Bez tego narzędzia nie dałoby się wykonać wielu prac. Choć zwijane taśmy miernicze wymyślono w połowie XIX wieku, popularność zyskały dopiero w latach 40. XX wieku. Dziś żaden majsterkowicz nie zacznie majsterkować, nie mając jej w kieszeni. Dzięki taśmom nie musimy niczego robić na oko. Bez nich szybko popełnilibyśmy błąd. Wszystko zaczyna się od trójwymiarowego komputerowego projektu. Najpierw 5 taśm elastycznej blachy przepuszcza się między rolkami, które pokrywają je podkładem. Kolejny zestaw walców rozprowadza po nich właściwą farbę. Kiedy farba wyschnie, można zacząć drukowanie skali. Czarnym kolorem oznacza się milimetry, a czerwonym metry. Tu rozgrzewa się taśmę, by do jej powierzchni przywarła folia ochronna nakładana przez tę maszynę. Te rolki nadają taśmie charakterystyczny wklęsły kształt, dzięki czemu po rozciągnięciu pozostaje sztywna. Gdy taśma zwalnia na chwilę, prasa przycina ją na odpowiednią długość, wybijając zarazem otwór do zaczepienia sprężyny. Na drugim końcu przynitowuje się hak służący do zaczepiania taśmy. Inna maszyna zwija stalowe sprężyny, dzięki którym taśma będzie sama chować się do obudowy. Koniec sprężyny mocuje się w uchwycie automatycznej zwijarki. W innym uchwycie umieszcza się dolną część obudowy. Maszyna przewija sprężynę i umieszcza ją w obudowie. Teraz smaruje się sprężynę i zakłada hamulec, który uniemożliwi zwinięcie się taśmy w trakcie mierzenia. Jeszcze druga część obudowy i skręcenie wszystkiego w całość. Wystarczy zaczepić taśmę do sprężyny i mierka gotowa. Jeszcze tylko końcowa próba działania mechanizmu. Dłuższe taśmy miernicze wykonuje się z lżejszego włókna szklanego. Odwijające się ze szpul nici przechodzą przez zbiornik z ciekłym plastikiem i sklejają się ze sobą. Kolejna maszyna pokrywa taśmę jeszcze grubszą warstwą tworzywa, które dostarczane jest do niej w formie granulatu. W ten sposób powstaje mocna, lecz elastyczna taśma używana na przykład przez geodetów. Skomputeryzowana drukarka nanosi na taśmę skalę w tempie 1 metra na sekundę. Specjalna kamera poszukuje ewentualnych defektów na druku. Potem sprawdza się dokładność taśmy. Niektóre taśmy są dokładniejsze od innych, bo standardy różnią się w zależności od producenta oraz kraju przeznaczenia. Kontroler stawia swój znak, aby można było ustalić źródło ewentualnego błędu. I kolejny sprawdzian dokładności taśmy, tym razem laserem. Jeśli błąd wynosi nawet kilka tysięcznych milimetra, taśma trafia do kosza. Zwijanie to praca ręczna. W miarkach tego typu nie montuje się sprężyn, aby niepotrzebnie nie zwiększać ich wagi. Po zwinięciu odcina się zbędną końcówkę i mocuje oczko. Jak sami widzieliście, wykonanie dokładnej taśmy mierniczej to wieloetapowy i dość długi proces.